Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, mamy późną jesień 2019. Zrobiło się chłodno. Ograniczeń mamy coraz więcej na drogach. No i kurczę, przydałby się w samochodzie zamontowany tempomat, którym kurczę będziemy mogli sobie ustawić prędkość jakąś stałą, żeby w terenie zabudowanym gdzieś tam czegoś niepotrzebnie nie przekroczyć. Także generalnie, co dotyczy dzisiejszego tematu? Zamontowanie tempomatu w pojeździe marki Kia, tak jak tutaj widzicie. No i otóż to, słuchajcie, dostałem wiadomość, kilka wiadomości różnych wersji, że w tego typu samochodzie można zamontować tylko kierownicę, która posiada tempomat. I to wystartuje z innych wiadomości, innych źródeł, że to nie wystartuje, że musi być inny soft, zmiana softu. No generalnie prawda jest taka, że nasz sterownik musi obsługiwać funkcję tempomatu. Musi posiadać włącznik do tempomatu, musi posiadać włącznik stopu. Tradycyjnie wiadomo, że jest ten włącznik stopu. Musi posiadać włącznik sprzęgła, żeby wiadomo było, że to sprzęgło jest wciśnięte. Pominąwszy kontrolkę w liczniku, bo ona praktycznie rzecz biorąc może, a nie musi być. No i co, słuchajcie? Postanowiłem przekazać Wam taką informację, podzielić się z Wami taką informacją. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Postanowiłem nabyć kierownicę. Jesteśmy tu w pojeździe oczywiście tym testowym, którym będziemy to testowali. Kierownica posiada wyjście na tempomat. Tak jak tu widzicie, są przyciski do tempomatu. Po lewej stronie są przyciski do sterowania radia. Tradycyjna kierownica posiada sterowanie radia. Sterowanie radia, oczywiście wiadomo, do głośności, tutaj kanałów, wyszukiwania po tej stronie. No i to jest kierownica zwykła. Już jak sami popatrzycie na wykonanie takiej kierownicy, no ta kierownica jest po prostu wykonana z pianki. Kierownica wyższej klasy, można powiedzieć, jest już kierownicą skórzaną. Jest naprawdę wykonanie zupełnie inne. Przyciski są już ładniejsze, już jakaś otoczka jest srebrna. A mimo, że kierownica nie jest z pojazdu po lifcie. Bynajmniej tak deklarowała osoba, która mi tą kierownicę tutaj zapożyczyła. W każdym bądź razie skupiamy się na zagadnieniu takim i będziemy albo potwierdzali wiadomość, że w pojeździe marki Kia Ceed można zamontować tempomat i spokojnie to wystartuje tylko po zmianie kierownicy, bądź obalimy tą wiadomość, czyli ten mit, że można to zrobić i trzeba będzie skupić się na większej elektronice, która będzie nas musiała połączyć między kierownicą a sterownikiem. Jedno co Wam powiem na dzień dobry, ustaliłem pewną kwestię. Wtyka między tą kierownicą a tą kierownicą jest dokładnie taka sama. Natomiast tutaj w tej kostce znajdują się jeszcze dwa piny dodatkowe. Trzy piny dodatkowe, bo normalnie ta kostka posiada pinów 5. Z tego co mi wiadomo, które lecą w stronę radia, bo wiadomo, że jest to sterowanie z samego radia. Natomiast czy w kierownicy, w przelotce jest możliwość podpięcia tego, dowiemy się oczywiście po chwili. Natomiast jedno jest pewne, włączniki tego typu czy tego typu są dokładnie te same, tylko wewnątrz tych przełączników, tych przycisków, może przycisków jak przełączników, są zamontowane inne rezystory. Po prostu to są parametry, które na podstawie naciśnięcia przycisków jest sygnał taki bądź sygnał taki, czyli jakaś tam rezystancja określona, która jest rozpoznawana przez sterownik i na tej podstawie nasz sterownik widzi załączenie, wyłączenie tempomatu. Także dobra, nie zatruwam. Muszę zdemontować poduszkę w tym pojeździe. Wezmę się za podstawienie kierownicy. No i jak będziemy robili próbę i test, to oczywiście spotkamy się po chwili. No i przekonacie się, czy w tego typu pojeździe wystarczy zdobyć i zakupić kierownicę, bądź ewentualnie przerobić sam przycisk. Jeżeli będzie potrzeba, to ja Wam przekażę, jaka ta różnica, jakie te rezystory powinny być zamontowane w takiej kierownicy, żeby to wystartowało, bądź sobie zdobędziecie samą tą manetkę taką montowaną w kierownicę, bo to spokojnie można sobie zdemontować i podłączyć, bo jest kostka wpinana. Także biorę się za robotę i spotykamy się już po chwili. Także do zobaczenia. I spotykamy się już po założeniu kierownicy. Tak to wygląda. Kierownica naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Bynajmniej skórzana. Te srebrne wykończenia robią swoje. Natomiast no niestety, słuchajcie, muszę obalić mit.
i informacji, jakie uzyskałem, że wystarczy wpiąć kierownicę. Otóż wygląda sytuacja w ten sposób. Tasiemka, która jest pod kierownicą, faktycznie obsługuje, ilość przewodów się zgadza. Natomiast za tasiemką niestety brakuje przewodów, które lecą od samej kierownicy do samego sterownika, do pinu 14, 15 i 24. Niestety tych przewodów już zabrakło. O ile to wszystko pięknie, elegancko się przekłada, kierownica się ściąga, wtyczka, kostki pasują. Także jeżeli ktoś sobie zakupi taką kierownicę bądź sam włącznik, problemu nie ma, ale mankament jest taki, że jeżeli włącznik ktoś sobie kupi ten, to musi do tej kostki tam, która znajduje się pod poduszką, dociągnąć sobie kolejne piny. Tam jest masa wspólna, oprócz tego dwa piny sobie lecą. Natomiast no niestety, kurczę, dalej instalacji nie ma. Także ludzie, jeżeli opisujecie jakieś informacje bądź przekazujecie dalej, to proszę Was, kurczę, nie przekazujcie jakichś bzdur, że coś może wystartować po bardzo jakimś tam krótkim zabiegu, przełożeniu kierownicy i wystarczy, startuje. No niestety, nie jest to takie piękne. Natomiast jeżeli samo wystartowanie przewodów, puszczenie odpali w sterowniku, wyjście tempomatu i on będzie aktywny, oczywiście przekonacie się o tym, nagramy też filmik, na którym pokażę, gdzie co wpinamy, jak to wszystko wygląda, jak to startuje. Także póki co na razie, jeżeli filmik się komuś przydał i myśli, że jest to takie łatwe i proste w życiu, jak się wydaje, no to już będzie miał odpowiedź, czy się brać, czy się nie brać. Jeżeli ktoś ma już kierownicę i jest w stanie pociągnąć te przewody i wytestować dalej, to w następnej części, jeżeli ja to sprawdzę i wystartuję to, to się o tym dowiecie, jak zrobić i tak dalej, i tak dalej. Także jak filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jest to w jakiś sposób podziękowanie za to, że Wam przekazuję informacje. I póki co na razie dzięki, cześć, do zobaczenia, hej.